Tydzień za nami, weekend przed nami, więc pora na co jest grane, w którym zobaczycie. Grę, w której będziemy mogli komuś podstępnie zrobić krzywdę w kosmosie. I nie, to nie jest kolejne wcielenie Nemezisa, tylko Station Fall od Galakty. A lubicie pierścienie władzy na Amazonie? Nie? Ja też nie. Tak więc będziecie mogli sobie dzisiaj zobaczyć coś ciekawszego w klimacie Władcy Pierścieni, czyli jak się kurier sprawi, no to ogarniecie sobie 7 cudów pojedynek w fatałaszkach Władcy Pierścieni, czyli Władca Pierścieni pojedynek. Mówisz? I masz. Przed chwilą skończyłem nagrywać fragment dotyczący tego, czy Rebel mi przyśle, no i przysłał. I chyba tam jest właśnie Władca Pierścieni. Tada! I to rzeczywiście był Władca Pierścieni pojedynek, czyli grę, którą jakiś czas temu poznałem, będziecie mogli sobie zobaczyć. Cały odcinek okraszymy fajnymi wiadomościami, które udało nam się wyciągnąć ze świata planszówkowego z tego tygodnia. Spoko, SN-owe nowości to jeszcze nie będą, gdyż to sensownie przedstawi nam Marek, który jeszcze nie wie o tym, że go namówię, żeby tu przyjechał i o SN opowiedział, ale się dowie. Więc wszystkie inne wiadomości poza SN-owymi zobaczycie. W tym tygodniu rusza również sprzedaż biletów na Wawa Gra, tak więc coś więcej o tych biletach, poza tym, że sprzedaż rusza 11 października o godzinie 11, się dowiecie. Z informacji wewnątrzkanałowych to w tym tygodniu do pracy w Trollu przyjąłem Oliwię, która od tej pory będzie zajmowała się kształtowaniem i w ogóle ogarnianiem Facebooka, YouTube'a, jak również Instagrama pod względem takich komunikatów, które będziemy do Was wysyłali, więc wreszcie jakiś social media ninja profesjonalny się na kanale znajdzie i będzie mógł ten komunikat do Was bardzo treściwy, pewnie ładnie też wyglądający, zasadniczo lepiej niż ja to robiłem, przekazywać. Pewnie Oliwkę Wam przedstawię na jednym ze streamów, ona jeszcze o tym nie wie, ale skoro social media ninją jest, no to warto, żebyście ją poznali. Zasadniczo sporo się dzieje, a teraz chwytajcie swoją herbatę, kawę czy cokolwiek macie do picia w dłoń i no i jedziemy z tematem. Dzień dobry, pozdrawiam Państwa w piąteczek, prosto z targów w SN. Dzisiaj trochę spokojniej, ludzi nadal full, ale to chyba taki będzie najmniej, powiedzmy, że zabiegany dzień, bo dzisiaj trzeba było wziąć wolne, trzeba było święto narodowe w Niemczech, no a sobota, wiadomo, to będzie największy ogień. Jesteśmy teraz w hali numer 5, jak widać, sam nie byłem pewien. I to jest tak, powiedzmy, hala, no już nie na froncie, tak, więc tutaj już trzeba dojść, więc tu nie wszyscy dotrą, ale jak widać, ludzi też nie brakuje. Trochę na początku się rozgadałem, tak więc teraz już będzie szybko, co było i co jeszcze będzie na kanale GameTroll TV. A że dzieje się sporo, to zostańcie. Najpierw to, co było. Otóż w poniedziałek Forteca Contra Inferno, czyli i Heroes of Might and Magic 3, ja i Carlos staraliśmy się sprawdzić, jak funkcjonują te dwa zamki na planszy. Jakby ktoś był zainteresowany, stream cały czas dostępny i jest na kanale. W środę taki mały poradnik inwestora, ponieważ doskonale wiadomo, że my planszówkowicze nie przepierniczamy pieniędzy. My te pieniądze inwestujemy w planszówki, które za jakiś czas mogą być droższe. Tam więc taki poradnik inwestora w środę był, nazywa się Planszowe Premiery, czyli co nasi wydawcy w październiku mają zamiar dostarczyć na rynek, czyli jeśli ktoś szuka gry do inwestycji, no to taki odcinek już był i można go sobie cały czas obejrzeć. W czwartek niespodzianka na kanale się pojawiła, gdyż miała miejsce premiera dosyć wyczekiwanej i wyszukiwanej gry, która nazywa się LEGO Monkey Palace i jeśli ktoś jest zainteresowany grami na wprowadzenie, w wersji LEGO, klocki budujemy, no to może będziecie zainteresowani tym materiałem. Recenzja oczywiście na kanale. Jutro opowiem Wam o moich ulubionych ciężkich grach planszowych, w które ostatnio miałem przyjemność grać, więc jeśli ktoś szuka inspiracji do cięższych gier, to wydaje mi się, że ten odcinek może Wam troszeczkę pomóc. A w poniedziałek zapraszam Was serdecznie na stream o 19.30, wiadomo, początek miesiąca, więc na początku miesiąca Was zaproszę na... Zaproszę Was oczywiście na malowanie figurek, więc jeśli poczujecie w sobie duszę artysty, no to niech ta dusza artysty ma ujście na kanale GameTroll TV i w poniedziałek o 19.30 widzimy się na malowaniu figurek razem z Piotrem. Więc jak widzicie, sporo się działo, sporo jeszcze będzie przed nami, tak więc zostańcie z GameTroll TV. A teraz przechodzimy sobie do raportu planszówkowego, czyli co ciekawego w tym tygodniu się wydarzyło. Raport planszowy rozpoczynamy od pewnej retrospekcji Piotra, czyli jak pacholęciem byłem, bardzo, bardzo lubiłem coś, co nazywałem Turtlesy, czyli po prostu wojownicze żółwie ninja, kapitalna, fantastyczna kreskówka, której serce duszę oddałem. Niestety moja siostra, kiedy ją wkurzyłem, usiadła na mnie i powiedziała, że jestem...
pupa, nie żółw ninja i już w żółwia ninja się nie bawiłem, tak więc siostra serdecznie pozdrawiam, ale nie o tym będziemy rozmawiać, będziemy rozmawiać o tym, że Unmatched i żółwie ninja łączą siły i na Kickstarterze trwa kampania, jak ktoś sobie u nich zamówi, to spokojnie w połowie września będzie mógł cieszyć się swoją wersją Unmatched żółwie ninja, ale polski wydawca Ogry Games powiedział, że nie, no spoko, halo, chodzi, ja to wydaję w Polsce i polscy gracze będą również mogli się cieszyć polską wersją Unmatched wojownicze żółwie ninja, więc jeśli lubicie taktyczne gry na planszy, a poruszamy kartami, no to taka wersja będzie. Kiedy? Zobaczymy. Druga informacja to w poprzednim tygodniu powiedziałem Wam o takim nowym polskim wydawcy Gramatury, nawet zrobiłem błąd w nazwie, ale powiedzieli na razie, że będą, a w tym tygodniu powiedzieli, co będą wydawać. Będą wydawać grę od wydawnictwa Board & Dice. To jest wydawnictwo, które kiedyś działało w Polsce, ale później stwierdzili, że dobra, Polska to nie jest dla nich, zupełnie przenieśli w 100% swoją działalność poza granicę naszego pięknego kraju i tam odnoszą rewelacyjne sukcesy. I Board & Dice właśnie i gra wiatrakowo za pośrednictwem wydawnictwa Gramatury będzie dostępna w Polsce, czyli gra zasadniczo o tulipanach, tworzymy sobie piękne plantacje tulipanów, nie śmiać się z tego, ponieważ no, jedna wojna, jako historyk mogę Wam powiedzieć, została właśnie przez tulipany przegrana. Jak ktoś wie, niech pisze w komentarzach, jaka to była wojna i między kim a kim. Trzecia informacja to to, że jeśli oczekujecie dodatków do druków różnych rzeczy od Galakty, no to Galakta zamieściła taką, wiecie, drogę tych dodruków, aczkolwiek jeszcze mniej niż bardziej precyzyjną. W 2024 powróci Pax Pamir, druga edycja, Star Wars Rebellia, gra o tron Matka Smoków, dodatki do Eldritch Horror, jak również Wojna o Pierścień, gra karciana, a w 2025 Wojna w Krainie Czarów, Pax Renaissance, Bestia, Terrorscape z dodatkami, więc jeśli ktoś no, czeka bardzo mocno na te rzeczy, które po prostu przegapił lub przegapiła, no to Galakta coś tam już powiedziała, kiedy te pieniądze trzeba sobie odkładać. Odkładać być może również będziecie pieniądze na RPGa kolejnego, mianowicie w tym tygodniu Black Monk powiedział, że, słuchajcie, był taki serial, anime, Edge Runners się nazywał na Netflixie, został cały dobrze przyjęty i chyba też troszeczkę w pewnym momencie pomógł grze komputerowej, ale no właśnie, na podstawie tej słynnej gry komputerowej, którą CD Projekt zrobił, Edge Runners, Cyberpunk, gra RPG, czyli taki system RPGowy, startówka, będzie oczywiście dostępna w środku kosteczki, początkowe scenariusze, zajawka, jak w to wszystko grać, no i oczywiście wszystko to, co potrzebujemy, żeby jak najszybciej to otworzyć i zagrać. Taki system RPG od Black Monka za jakiś czas będzie dostępny. Bardzo mocno pytacie o to, kiedy będzie można sobie kupić taką rzecz jak Voidfall, czyli od tak kosmiczna 4X gra od wydawnictwa Portal. Już mówię, że ruszyła przed sprzedaż na stronie wydawcy za 549 zł, a jeśli ktoś u nich będzie kupował właśnie w przedsprzedaży, to 499 plus jeszcze jakieś różne rzeczy przy okazji tej przedsprzedaży będziecie mogli sobie nabyć wraz z tą grą i dodawane do tej gry jako gratis. Więc jeśli ktoś czeka na tę grę, to bardzo proszę. Gra, która 31 października będzie miała swoją premierę sklepową, a standardowo pewnie kiedy mówicie sobie o portalu, no to będziecie mogli sobie tę grę mieć wcześniej i się nią już cieszyć. No i ostatnia informacja to oczywiście informacja dotycząca sprzedaży biletów na wydarzenie Wawa Gra, któremu serce, duszę, wszystko poświęcamy. 30 listopada i 1 grudnia będziecie mogli na to wydarzenie przyjść, wcześniej oczywiście nabywszy bilety. Te bilety sprzedaż rusza już w najbliższy piątek, dokładnie 11 października o godzinie 11 ruszy taka przedsprzedaż. Ja pewnie z tej okazji jakiś tam stream będę robił, tłumaczył, opowiadał o różnych rzeczach. Będą różne bilety. Między nimi będzie 200 biletów za złotówkę dla młodzieży w wieku 13-17 lat. Jest to grupa, która najmniej przy planszówkach jest, więc czymś takim chcielibyśmy skłonić tę grupę. Przyjdźcie, zobaczcie, jak to wygląda. Zostańcie w tym hobby na nieco dłużej. Tak więc bardzo proszę, takie bilety będą. Pula ograniczona do 200 biletów. Kto pierwszy, ten lepszy. Przez 72 godziny będzie dostępny taki bilet z, nie wiem, plusikiem, czy jakkolwiek to jeszcze nazwiemy. Na tym, dzięki zakupowi tego bileciku przez pierwsze 72 godziny będziecie mogli dostać sobie pakiet dodatków od wydawców, co Wam spakujemy
zapiszemy i od razu przy akredytacji Wam będziemy dawać, nie trzeba będzie tym razem nigdzie na górę chodzić, ale do tego już mogę Wam powiedzieć, będzie specjalny dodatek do gry Talizman. To będzie specjalna karta trolla przygotowana na tą okazję, którą będziecie mogli pozyskać tylko i wyłącznie właśnie kupując przez pierwsze 72 godziny tenże bilet i taki dodateczek do gry Talizman będzie dla Was dostępny, czyli właśnie karta trolla. Poza tym oczywiście będą bilety gadżetowe, w których będą kubki, będą siatki, takie torby fajne, które Wam pokazywałem w poprzednim tygodniu, będą przypinki, będzie specjalna kostka z napisem Wawagra i również będzie taka piękna smycz z logiem wydarzenia, czyli taki fajny, ciekawy, nieco większy pakiet. Jak ktoś będzie chciał, to bardzo proszę, można sobie kupić. No i oczywiście będą bilety zwykłe, jak ktoś po prostu te bilety zwykłe chce nie tylko nabyć. Tak więc zapraszam Was 11 października o godzinie 11 na początek sprzedaży biletów na Wawagra. No to idziemy do gry, która w mojej opinii przy pierwszym nakładzie może dosyć szybko się wyprzedać i jest następczynią tej oto właśnie gry, czyli 7 cudów świata pojedynek. Dla przypomnienia, kiedyś to wyglądało właśnie o tak, to była instrukcja, to były takie rzeczy, tak, okej, wszystko jest zanotowane. No to teraz pokażę Wam, jaką drogę ewolucyjną ta droga przeszła, ponieważ kiedy otwieramy sobie pudełeczko, o tą rysę nie pytajcie, przyjmijmy, że jestem po prostu głupi, ale dobra. Mamy oczywiście instrukcję, mamy taką planszetkę, kolejne elementy w pudełku, nowe rzeczy też nam się pojawiły, karty nam troszkę zwiększyły objętość, bardzo proszę, teraz to tak wszystko ślicznie wygląda. Mamy trochę więcej drewienka, co za chwilkę na prezentacji zobaczycie, jakiś plastik, tor, który znamy, taką wypraskę, jeszcze więcej plastiku. Trochę zmian jednak jest. Tak właśnie wygląda rozłożona gra. Trochę się pozmieniało, trochę mamy standardowych elementów, no ale kochani, po kolei. Gra, jak dobrze pójdzie albo niedobrze pójdzie, potrwa 3 rundy. W trakcie każdej rundy będziemy robili taki układ, a w naszej turze możemy odrzucić kartę, wziąć pieniądze albo wziąć sobie kartę i wykonać wynikające z niej działanie. Karty mamy różne, bierzemy pieniądze, bierzemy sobie pierścionek i posuwamy Froda, Samaja albo ewentualnie Nazgula, albo na przykład możemy wziąć taką kartę i rozlokować się w różnych regionach, lub wziąć sobie kartę, która w przyszłości da nam surowce i te surowce przeznaczymy na zakup kart tych takich bardziej dopakowanych w drugiej erze, która no, może nastąpi. Mówię może, ponieważ w grze możemy na różne sposoby wygrać, przegrać. Na przykład mamy taki nowy tor, który się pojawił. Jeśli ta ekipa dotrze do góry przeznaczenia, wygrywa, ale w tak zwanym międzyczasie mogą ich na zgulę dorwać. No i jeśli ich dorwą, no to oczywiście Mordor wygrywa. Bo nie powiedziałem, mamy dwie strony, mamy tych dobrych i mamy tych złych. Dalej, możemy też grę wygrać, zbierając te oto właśnie znaczniki, a te znaczniki zdobywamy oczywiście dzięki kartom i te znaczniki, jeśli zbierzemy 6 łącznie takich, no to również wygrywamy rozgrywkę, ponieważ całe Śródziemie jest po naszej złej albo po naszej dobrej stronie. No i ostatni sposób to jest ta nowa rzecz, ponieważ na planszy będą pojawiały się jednostki, będą pojawiały się również wieże i jeśli będziemy dominować, jeśli będziemy w 7 regionach i nikogo tam już na tej planszy nie będzie, no to po prostu wygraliśmy. W ostatniej fazie zaczną się również walki, ponieważ będziemy przesuwać te jednostki, więc będziemy się eliminować w stosunku 1-1, więc taka, można powiedzieć, walka prosta, ale nie ma tak jak w poprzedniej wersji, że po prostu dominujemy na siłę, nie, tutaj musimy dominować na planszy, możemy się poruszać, a tutaj jak się poruszamy, te strzałki są. Tak więc, kochani, cały czas jest to mechanika znanego, lubionego Władca Pierścieni pojedynek, odświeżona i dodano kilka elementów, tu oczywiście, żeby nie było, poza tym, że pozyskujemy te elementy, to również za nimi czają się pewne bonusy. Gra jest troszeczkę wredniejsza niż w poprzedniej wersji, ponieważ tutaj właśnie i się bijemy, i usuwamy, i robimy różne niecne rzeczy. Tak więc cały czas przyjemnie się w to gra. Bardzo fajna nowa wersja. To teraz pora na grę pod tytułem Station Fall Chaos na orbicie, czyli gra, która od samego początku układki informuje nas, że coś się na tej stacji stanie. Dobra, ale informacja jeszcze już wcale nie taka podprogowa, czai się w pudełku, ponieważ gra z każdej strony stara się nam powiedzieć, że nie jest łatwa, czyli będziemy mieli tak zwane zasady wprowadzające, które ciekawie są napisane, tak, że gra nam coś tam opowie, o czym jest, ale potem to będziemy mieli przykładową rozgrywkę, którą musimy zagrać dwa razy, raz do 9, raz do 7 rundy,
żebyśmy się po prostu nauczyli w to wszystko grać, czyli złota zasada planszówek, nie tłumacz, graj, tutaj została wcielona w życie. Następny element, no to mamy akta postaci, czyli jak się gra poszczególnymi postaciami, co, gdzie, jak, z czym, do czego, a tych postaci jest trochę sporo, to nie jest tak, że jedną konkretną sobie wybierzecie, trochę to inaczej w tej grze wygląda, a jak myślicie, że już koniec? Nie, ponieważ jest jeszcze jedna instrukcja, która ma no takie najbardziej zaawansowane, najtrudniejsze pytania, które mogą się pojawić, więc musicie lubić czytać. Potem chciałbym powiedzieć, że już jest z górki, ale nie, nie jest. Jak widzicie, cała plansza jest dosyć bogata. Na tej planszy będą się jeszcze znajdowały dodatkowe komponenty, które będziecie sobie rozkładać co grę, które będą znajdowały się w różnych miejscach na planszy, więc trochę tej planszy będziecie musieli ogarnąć i wiedzieć, gdzie co się znajduje. Autorzy gry wiedzieli, że możecie mieć ten problem, więc już nawet w instrukcji, co jest dobre, jest zaznaczone, gdzie znajduje się jaka kwatera, jaka przestrzeń i to naprawdę nie tylko na samym początku bardzo mocno w tej grze pomaga. No ale tak, Piotrek, do brzegu, o co chodzi w tej grze? No to zasadniczo w tej grze każdy przyjmuje jakąś tożsamość. Będziecie musieli wylosować sobie jakąś kartę, dwóch tożsamości, wybieracie sobie jedną swoją, która będzie napędzała Was w grze i pokaże, co konkretnie musicie zrobić. Gra będzie trwała, w zależności od liczby graczy, maksymalnie 15 rund. Taka runda to jest zawsze nazwana jedną minutą, ponieważ za maksymalnie 15 minut tę stację szlak trafi, a Wy będziecie musieli z niej, no właśnie, w zależności od przyjętej tej roli, coś tam trzeba będzie zrobić. Poza tymi rolami, które przyjmujecie, w grze będzie brało udział sporo tych postaci, 12 albo więcej, które jak widzicie, proszę, każda będzie miała swoje specjalne zdolności, a to cyborg, a to jakiś cyfrowy asystent, a to jakiś doktor, a to jakieś inne elementy i te rzeczy będą zawsze rozłożone wzdłuż planszy, a Wy swoimi znacznikami będziecie po prostu wybierali jakąś postać, wybierając u niej wpływy i korzystając z jakichś dodatkowych elementów i będziecie wykonywali sobie pewne rzeczy już bezpośrednio na planszy, tak więc to nie Wy się w nie wcielacie, Wy będziecie po prostu korzystać z tych postaci w trakcie rozgrywki. Trzeba będzie uważać, ponieważ w tej stacji czają się inni, którzy będą chcieli nam coś zrobić, ale też jest taki eksperymentalny element, czyli mięsożerny eksperyment, potworności z mackami, robot zabójca, zjawa i tak dalej, czyli coś, co zostanie uwolnione, może spowodować, że po prostu będzie Wam trudniej, czyli gra ukrytych tożsamości, gdzie poruszacie postaciami, w które się nie bezpośrednio wcielacie, tylko po prostu z nich korzystacie i każdy jeszcze będzie miał cel, ponieważ nam stacja po prostu wybuchnie. Do tego wszystkiego trochę trzeba wiedzieć więcej i poczytać więcej, żeby w to wszystko w ogóle zacząć grać. Tak więc ambitna, mocno gra przed Wami, ale jak to się opanuje, ja na razie jestem po dwóch partiach, to wydaje mi się, że może być dobre. Muszę przyznać, że do tego odcinka udało mi się wygrzebać naprawdę smakowite kąski, jeśli chodzi o nieco tańsze gry, tak więc skupiamy się, oglądamy i już przechodzimy do tego fragmentu, co jest grane. Tak więc słuchajcie, zaczynamy od gry, której, no nie wiem, czy mogę Wam ją polecić, czy nie, ponieważ akurat muszę przyznać, że w tę wersję Minecrafta nie grałem jeszcze, czyli jest to tym razem wersja kooperacyjna, jest to bodajże chyba trzecia z serii Minecrafta, Minecraftowych gier wydana w Polsce, natomiast zaczął pnąwszy opinii u mojego znajomego, który ma tę grę i gra z swoimi dzieciakami, no to są z tego faktu zadowoleni, że właśnie grają tutaj, gra swoje zadanie spełniła, czyli odciągnęła młodzież od pewnych elektronicznych zabawek i rzeczywiście skoncentrowała ich, proszę, na takiej oto grze planszowej, więc Minecraft, gra kooperacyjna dla dzieci, uratuj wioskę za 89,99 w Epiku, całkiem przyjazna cena. Następna sprawa to jest już dla tych wszystkich, którzy lubią worker placement, w taniej książce za 121 zł Zamki Toskanii. Zamki Toskanii, czyli jest to gra taka worker placementowa. Jeśli ktoś lubi takie większe niż mniejsze murzczenie w tytule, to bardzo proszę, Zamki Toskanii czekają. Jeśli ktoś po prostu lubi bardziej zręcznościowo podejść do tematu, to też w Empiku. W ogóle w Empiku jest sporo teraz przecenionych gier, jakiś taki, nie wiem, sezon planszowy mają, może sobie, nie wiem, luzują magazyny, cokolwiek, ale jest taka gra jak Palec Boży od Foxów, więc właściwie już teraz marka własna, bo Foxy zostały przejęte przez Empik. Palec Boży, czyli od taka pstrykanka dostępna jest. To jest gra, w którą nawet sporo swojego czasu turniejów było organizowanych. Całkiem przyjazna, jak ktoś
nie wiem, jest takim emerytem jak ja i pamięta Cymbergaja, to tutaj będzie się czuł naprawdę bardzo, bardzo dobrze. W tym tygodniu robiłem Wam recenzję gry pod tytułem Monkey Palace, czyli taka gra oparta oczywiście o klocki. Lego za 139 zł, najtaniej znalazłem ją w sklepie korob.pl, więc jeśli ktoś chciałby taką grę, też trochę na wprowadzenie, ale też taką, gdzie trzeba bardzo przestrzeń ogarniać wokół siebie, to bardzo proszę, Lego Monkey Palace dostępne jest w korobie za 139 zł. Pamiętam, że chyba jeszcze przy okazji recenzji tej gry, kiedy patrzyłem, to widziałem gdzieś za 134, więc może gdzieś mi uciekło. Zasadniczo też taki jeden element dotyczący tej gry. Marek teraz w SN jest i mówi, że no, promocja bardzo mocno ruszyła tej gry i no, właściwie na wielu rogach, w wielu miejscach widać, że ludzie chodzą sobie z tą grą, a sam wydawca stara się promować tę grę jak tylko może. No i ostatnia rzecz, w sklepie AM76 można sobie kupić grę pod tytułem King Domino Prehistoria, czyli w mojej opinii najlepsza wersja King Domino, gra, w której macie tak naprawdę trzy różne gry, więc jeśli lubicie takie rzeczy oparte o domino, ale z ciekawym twistem, tutaj akurat prehistorycznym, tak jak mówię, najlepsza wersja King Domino na Was czeka w sklepie AM76. Błagam, zróbcie porządek z tą stroną. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Czekacie na jutrzejszy odcinek dotyczący cięższych gier na Steam poniedziałkowy, a być może również nawet na niedzielny wieczorny film, gdzie przedstawię Wam jeden z dodatków do Heroes of Might and Magic 3. Tak więc tyle na dzisiaj. Pamiętajcie o biletach na Wawa Gra, które już 11 października o godzinie 11 ruszają. Można sobie nabyć. No i co? No i już bardzo niedługo czekać, bo właściwie półtora miesiąca zostało do Wawa Gra na PGE Narodowym w Warszawie. To tyle, kochani, na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej! Jeśli podobał Ci się ten lub inne moje materiały, rozważ zostanie patronem kanału GameTroll TV. Specjalne streamy, spotkania, dedykowana grupa i wiele więcej. Zapraszam. Mówisz... Jezus Maria, może jednak nie? W tym tygodniu się wydarzyło. I moja żona wchodzi. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dostałem zupę. Wow, jeszcze makro mi wypisałaś. Kyrie lejzu. Tu jest ugotowany, więc musisz sobie przez trzy podzielić. Dobrze, podzielę przez trzy. Dam radę. Mówisz! Ała!